znowu z dwóch zestawów zrobiłem taką łódź podwodną. Wiadomo, to kosmos, więc mogą i w wodzie pływać. Tak to wygląda od spodu. Tak od góry. Tutaj są te łodzie, co ludzie w nich pływają. No to jest ta automatyczna maszyna. Tu jest tak. Tutaj jest ten. Tu jest ta jedynka. I reszta to jest prosta. Więc zasada działania tego pojazdu jest taka, że on ogólnie przebywa na wodzie lub pod wodą. Przebywa sobie, pływa. No, może się wznosić, ale nie na wielkie odległości. Tylko normalnie. Po lądzie też w sumie może. Daje radę. No i może zanurkować pod wodę. Ewentualnie ludzie mogą pływać nad wodą lub pod wodą. Tak to się prezentuje z dwóch kaczorów Donaldów. Przy okazji jeszcze zrobiłem autobus. Przypadkiem z połączeniem dwóch pojazdów też mi powstał dość ciekawy samolot. Nazwijmy to tak. Po prostu są dwa połączone.